Jak Optima może być rozwinięta? Może być rozwinięta przede wszystkim na sprzedaż w internecie i mamy do wyboru dwie opcje. Komarch eSale to jest taka prosta opcja, gdzie mamy po prostu integrator z Allegro i eBayem i teraz już Amazonem. I pozwala nam to po prostu bezpośrednio z Optimy zaciągać towary i wystawiać aukcje na tych serwisach. Łącznie ze zdjęciami, ze wszystkim, co tam jest potrzebne. To jest wersja prosta, wersja skomplikowana. Wersja rozbudowana to Komarch e-sklep, czyli sklep internetowy, własna, z możliwą własną domeną, tak? Zwykły sklep internetowy naszej firmy, w którym już i tak zawiera się e-sale. Czyli nie dość, że mamy własny sklep internetowy, to i tak możemy wystawiać wszystko na Allegro, eBayu i tak dalej. Polecana opcja, niedroga. Co więcej, przesył zdjęć z Optimy też jest bardzo wygodny. To jest jedno, sprzedaż w internecie. A jak nie sprzedajemy w internecie? O, to się zaczyna ciekawie, bo oczywiście Optima ma rozbudowany moduł kadr i płac. Kto korzystał, ten wie, że jest bardzo dobry i wszystko w nim można znaleźć. Ale kto korzystał, wie, że to nie wszystko. To znaczy, że co z tego, że mamy wszystkie kadry i wszystkie rzeczy związane z kadrami w Optimie, jak przecież pracownicy nie mają do tego dostępu i sobie sami nieobecności nie wpiszą. A jak mamy dużo pracowników, no to nie będzie nam człowiek w HR-ach tego wpisywał ręcznie. I tutaj z pomocą przychodzi nam Komarch HRM, czyli to jest właściwie końcówka internetowa do modułu płace i kadry. Dzięki temu każdy może się przez przeglądarkę albo przez aplikację na komórce zalogować, każdy pracownik, zgłosić swój urlop, zgłosić delegację, rozliczyć delegację, zrobić jakąś ankietę, ocenę, zobaczyć swój harmonogram pracy, można też wyznaczyć harmonogram pracy. Tu wszystko jest oczywiście z podziałem na dostępy dla działu zarządczego, dla działu HR-ów, dla dyrektorów, dla zwykłych pracowników. Akceptacja urlopów przez przełożonych albo odrzucanie tych urlopów, także przekazywanie tych wydruków typu pasek wynagrodzenia, PIT-y, inne dokumenty, które byśmy wysyłali mailowo pracownikowi, możemy mu udostępnić przez portal HRM-owy. Fajna rzecz. Bezpośrednio działa to z Optimą. I działa to jak taka zewnętrzna końcówka. Wszystkie dane i tak wpadają do Optimy, więc bez ryzyka, że będziemy mieć w dwóch różnych systemach. Kolejną rzeczą, którą można sobie do Optimy dorzucić, są analizy Business Intelligence. Analizy Business Intelligence w tej formie, którą teraz widać, to jest desktopowa aplikacja, która ciągnie wszystkie dane z Optimy, które potem pokazuje. Oczywiście to jest bardzo poważny system Business Intelligence i on sobie transformuje dane do specjalnych kostek OLAP-owych. Dzięki temu lepiej je analizuje, szybciej. No i też są poukładane w taki sposób, żeby to z tego dorobić dobre raporty. Bardzo łatwe do włączenia, szybkie. Tworzenie nowych raportów wygląda tak, nowych tabel wygląda tak, że drag and dropujesz sobie kolumny i wiersze, miary, wymiary. Potem można zrobić z tego kolorowe wykresiki i pie charty i wszystko co chcemy. Do tego co najmniej 200 raportów standardowych, już gotowych, które można modyfikować sobie jak się chce. Co dalej? No tutaj mamy przykłady wykresików. I oczywiście te wszystkie raporty można wysyłać mailem w formacie takim XML-owym. Znaczy XML-owym, takim Excelowym i można wysyłać też PNG tych wszystkich wykresów. Co dalej? Wersją taką bardziej może nowoczesną i pozwalającą na integrację z różnych źródeł, jeśli mamy coś więcej niż Optimę i chcemy analizować dane z tych innych źródeł również, mamy ERP BI Point tutaj w wersji podłączonej do Optimy. BI Point jest właściwie tym samym, tylko że ma interfejs webowy wyłącznie. Zasada działania jest dokładnie taka sama jak analiz z BI i możemy sobie z różnych źródeł dane pobierać. Polecane,
dla firm, które mają źródła danych w różnych miejscach. Komar HCR jest zbudowaną aplikacją w Optime z PDF-ów, skanów bezpośrednio lub wywołując to z guzika możemy sobie wprowadzać dokumenty do naszego systemu. Wydatnie przyspiesza pracę. Nie ma co się rozwodzić nad OCR-em, OCR to OCR. Komar DMS to jest kolejna nakładka. Właściwie Komar DMS jest też w wersji standalone, do czego zachęcam. Jest to obieg dokumentów. Elektroniczny obieg dokumentów, gdzie możemy załączać skany, wprowadzać tabele z Excela, obrabiać te dokumenty, akceptować, przerzucać między działami, żeby różne działy w firmie sobie wypowiedziały się na temat danego dokumentu. To mogą być dokumenty wszelakie, można to skonfigurować na proste obiegi dokumentów typu przyjęcie faktury zakupu w firmie albo na bardziej skomplikowane akceptowanie budżetu wieloetapowe. Najważniejsze jest to, że można tam bardzo dużo samemu sobie dorobić i doprogramować i trzymać w takim Komar DMS-ie też załączniki, PDF, całą dokumentację elektroniczną, dostępna z komórki, z przeglądarki. Bardzo dobre narzędzie. IBART to po prostu chmura z danymi dla naszej firmy, hostowana przez serwery Komarcha, nowoczesne rozwiązanie chmurowe. Każdy używa jakiejś chmury, więc chyba wiemy, o co chodzi. Zaletą tego jest to, że Komar bardzo dobrze dba o backupy i nigdy jeszcze mu się nie zdarzyło, żeby któraś serwerownia miała poważną awarię. Jest jeszcze jedna rzecz, Komar TNA. Teraz już jest zintegrowane bardzo dobrze z Komar HR-em. Jest to zarządzanie czasem pracy. System rejestracji czasu pracy, taki na odbijanie kart, można odbijać sobie kartę, można odbijać sobie komórką z tym. Można odbijać sobie komórką po prostu. Komar zapewnia i końcówki, i system do obsługi. I oczywiście jest to zintegrowane z Optimą, więc czas pracy bezpośrednio wchodzi do modułu płace i kadry w Optimie. No tak, to tyle. Tyle z ciekawych dodatków do Optimy i w ogóle w środowisku Komarch. Warto rozważyć przy 10 i więcej pracownikach Komarch HR-em, bardzo przydatny. OCR zawsze przydatny, jeśli przerabiamy dużo dokumentów zewnętrznych. No i DMS, jeśli idziemy z duchem czasu i chcemy się pozbyć tej całej papierologii w firmie. Jesteś ciekaw, ile kosztuje Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl, podlicz z nami koszt Optimy. A jeśli nie wiesz, ile potrzebujesz danych modułów, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do Ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.